nasze magiczne za... Klęcie! W takim razie ćwiczymy. Uwaga, zaciskamy rączkę w piąstkę, paluszkiem czarujemy, bo jeszcze nie macie magicznych pałek i wypowiadamy zaklęcie. I sprawdzamy. Uwaga, o, proszę bardzo. Ja mam pełną garść drobniaków, widzicie? A moi drodzy, każdy czarodziej swoje wyczarowane pieniążki chowa gdzie? Ja też nie mam. O, o, ja nie mam kieszeni. To masz schować ty. Bo nie. Ja mam lepszy pomysł. Ja was dzisiaj muszę też nauczyć odczarowywać. Bo jakbyście tak niechcący w domu przy czarowaniu, na przykład zamienili dziadka w kozę, ha? Kto by go odczarował? My, a to jest bardzo proste, wystarczy na drodze, że naszą magiczną pałką zakręcimy jeszcze raz, ale tym razem zakręcimy ją? W lewo. W lewo, jakiego tu mamy bystrzaka, proszę bardzo. Uwaga, próbujemy. Abrakadabra, czary mary. Nie ma ani grosika, widzicie? Takie proste jest to czas. Co nie było? Wy mi nie wierzycie? Tak, bo nie było. No dobra. Dobra, dobra, słuchajcie. Magiczne zaklęcie znacie. Wiecie o tym, że każdy czarodziej do czarowania musi mieć magiczną laskę. To też na pewno wszyscy doskonale wiecie, że każdy czarodziej, który występuje na scenie, to wraz z nim na scenie występuje taka wspaniała... Laska, tylko asystentka. Ja bym chciał, aby dzisiaj ze mną na naszej scenie wystąpiła taka... asystentka? A która asystentka chciałaby wystąpić z panem czarodziejem? Wcale się nie boi. Teraz kogoś wybierzemy z tych dalszych rzędów. O, koleżanka w ostatnim rzędzie siedzi, proszę bardzo. Słuchajcie, moi drodzy, wielkimi brawami zaprosimy tutaj do nas na scenę naszą czarodziejkę. Chciała sobie na samym końcu, chciała, że ja jej nie. Cześć, jak masz na imię? Laura. Laura, a ja jestem Oduś, bardzo mi miło. Laura, słuchaj, nauczyłaś się już czarować? Tak. Tak, Laura grzecznie siedziała, pilnie słuchała, uszami ruszała i czarować się nauczyła. Sprawdzimy to? Tak. Przywiozłem dzisiaj ze sobą, moi drodzy, specjalne urządzenie do sprawdzania umiejętności każdej wstrętnej czarownicy. Wspaniałej czarodziejki, co ja gadam. Na pewno wszyscy w domu taką wstążeczkę macie, prawda? Ja nie! Dobra, to co trzeba? Słuchajcie, musicie poprosić mamusię, aby taką wstążkę w sklepie kupiła. Na początek do nauki czarowania wystarczy wam, tak, ja wiem, bo 50 metrów. Więcej nie trzeba. Jakby mama nie chciała kupić wstążeczki, to zawsze można wyciągnąć z tatusiowych butów szturowadła i też się zaczarować. No dobra, moi drodzy, teraz zapytamy się naszej koleżanki Laury, czy nauczyła się już w przedszkolu posługiwać się takim oto bardzo skomplikowanym, magicznym urządzeniem, nazywanym potocznie... Nożyczka! Potrafisz? To weź te nożyczki do rączki, tylko na nie bardzo uważaj, bo one były strasznie drogie. Kosztowały 2 złote. A my sobie, moi drodzy, naszą wstążeczkę złożymy na... połowę. No właśnie, na połowę. To będzie połowa? Tak, to będzie połowa. To teraz nam tu Laura pięknie w połowie przednie. Kurku mi palca nie udni. Ja ci pomogę, no. Ciak i gotowe. Wielkie brawa dla Laury. Przecięła za pierwszym razem. A ja cały tydzień nożyczki Laura tańczyłem, wiesz? No dobra, słuchajcie. Teraz trudne pytanie. Ciekawe, czy ktoś już w przedszkolu potrafi sam wiązać węzełki, na przykład buciki. Kto potrafi wiązać? Nie! Laura, kto jeszcze potrafi wiązać buciki? Ja! Parę osób jest, nawet tutaj w pierwszych rzędach. Bardzo mnie to cieszy. Ciocie nie potrafią, bo rączki były nie podnoszone. No ale no, uwaga, moi drodzy, sprawdzamy teraz, czy ja dobrze zawiązałem. Pociągnij mocno. Dobry węzeł? No to super. Teraz, moi drodzy, wasza koleżanka Laura odda mi swoją lewą rękę. Proszę bardzo. A cóż ta ręka taka zimna? Gdzie ty ją trzymasz? W lodówce? Nie. To mamy rozładne paluszki? A my sobie teraz owiniemy wokół rączki naszej czarodziejki, naszą wstążeczkę. Ale wy, jak będziecie na przykład w domu czarować z dziadkiem, to musicie bardzo mocno owijać, żeby dziadka ręka bolała. Boli? To dobrze, to złapaj mocno w piąstkę. Au, nie mój paluszek, samą wstążeczkę i trzymaj ją mocno, mocno, żeby ci nie uciekło.
A ja ci teraz pożyczę naszą magiczną pałkę, którą sobie będziesz czarowała. Uwaga! Laura zakręci magiczną pałką nad Snożeczką. Nie tak jak mama pokrą w zupie, tylko tak jak prawdziwa czarodziejka. A my ci wszyscy razem pomożemy wypowiedzieć magiczne za... Więc zabieramy się do czarowania. Uwaga! Zobaczymy, co Laura wyczarowała. Uwaga! O! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Jak to nie ma? Nie ma słowa! Wstążka zrobię stała? Tak! Laura, ty naprawdę potrafisz czarować! Powinnaś dostać wielkie brawa! Dobra, ja mam pomysł. Jak ty tak pięknie czarujesz, słuchaj, to ty mi się tu w przedszkolu nie musisz marnować. Ja cię zabieram i od ciebie będziesz ze mną jeździła po całym świecie. Co ty na to? Nie, chyba nie chcę. Woli zostać z wami, to od dzisiaj, moi drodzy, wasza koleżanka Laura będzie użyła wszystkich czarów. Wielkie brawa dla Laury. Ja teraz dziękuję za wasze piękne życie. Słuchajcie, słuchajcie.